Łukasz Łaskawiec z niewielkiej wioski Krzykawa w gminie Bolesław ma zaledwie 21 lat. W ciągu swojego krótkiego życia osiągnął jednak więcej niż inni sportowcy w całej swojej karierze. Gdy spełnił swoją życiową aspirację, startując w tegorocznym 33. rajdzie Dakar, nawet w najśmielszych marzeniach nie spodziewał się, że stanie na podium. To wielki sukces, zwłaszcza że Łukasz był debiutantem. Startował w kategorii quadów. Rywalizacja zawodników odbyła się już po raz trzeci w Ameryce Południowej. Głównym naszym celem było wyjechać z Buenos Aires i dojechać do Buenos Aires. No, wynik wiadomo, każdy sportowiec chce osiągnąć jak najwyższy. No, nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku. Zadowolenie z wyniku syna nie kryje Józef Łaskawiec, tata Łukasza, który towarzyszył mu podczas rajdu jadąc w asyście. Jestem dumny z swojego syna. To, co tam osiągnął, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Jechaliśmy tam i dla nas byłoby dużym sukcesem ukończenie tego rajdu. Pokazał Łukasz, że jest w tej chwili jednym z najlepszych zawodników na świecie w quadach i naprawdę osiągnął tam bardzo, bardzo duży sukces. Jeszcze raz powtarzam, naprawdę jestem dumny z syna. W tegorocznym rajdzie Dakar wzięło udział 430 pojazdów. Ostatecznie do mety dojechało 14 zawodników na quadach. Łukasz był jedynym Polakiem w tabeli. Przemierzył łącznie 8 etapów, robiąc dziennie kilkaset kilometrów przy różnych warunkach pogodowych, zarówno na odcinkach dojazdowych, jak i specjalnych. Najtrudniejsze były długość odcinków, temperatury, mało spania. Bywały bardzo też różne ciężkie odcinki, gdzie temperatury sięgały ponad 50 stopni, praktycznie zero wiatru, ciężko wtedy było. Niezwykły sukces chłopaka z Krzykawki doceniają wszyscy mieszkańcy jego rodzinnej gminy. Na każdym kroku młody zawodnik spotyka się z wyrazami uznania i serdecznościami. Kilka dni temu Łukasz został uhonorowany podczas sesji Rady Gminy. Sukcesów gratulowali mu włodarze i radni. Myślę, że wspólnie możemy wiele dobrego zrobić dla tego regionu, jak również dla osoby samego Łukasza, który przecież jest młodym człowiekiem i myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać dalej w kierunku promowania zarówno jego osoby, jak i również gminy Bolesław. Alicja Rynkiewicz, Przegląd Olkuski Live.